powiem wam, wszyscy wsiadali do takich busów, naprawdę dużo osób, a my mamy VIP-ka. Ja pokaż, jak to wygląda tutaj. Gwiazdy na niebie. No i śmiejemy się, że tylko my nie wyglądamy jak VIP. A mamy VIP-owskie. Tak, do jakiegoś hotelu, super, no. Fajna ta fura, a my ale jest fajnie. Że wyszliśmy tutaj wyjściem 13, pełno ludzi, pełno busów, pełno tabliczek i wszyscy kliniki, albo włosy, albo inne operacje. On już nas szuka. Ale fachowa obsługa. Pan na nas dba, już się zgubiliśmy raz, a teraz to za nas dba. Do hotelu. Zaraz wam pokażę, jak pokój wygląda. Dobrze to wygląda, się przyjmujesz. Taki elegancki pan, ja taka nie elegancki. Pamiętaj, najlepiej być VIP-em, który nie wygląda jak VIP. To nie? No. Nie trzeba się, nie rzucamy się w oczy przynajmniej. No właśnie, gdzie rzucamy? W tym hotelu. Okej. Thank you so much. Ładny pokój. A na którą jutro mamy być, bo tak sobie przyszliśmy zadowoleni? Trzeba właśnie wszystko sprawdzić, zaraz się dowiemy, co i jak. Rano dostaję telefon. Gdzie jestem? Poczeka na mnie samochód. Nie wiem, jakoś mi się przestało mieć z tym. Jestem już teraz właśnie w klinice. No i zaraz będę miał konsultację w sprawie moich nowych zębów. Jaką metodę będę wykonywał, co będzie robione, to za chwilę się wszystko dowiecie. Na początku każdy dostaje formę do wypełnienia. Taką medyczną po prostu. Teraz miałem robione zdjęcie, prześwietlenie mojej szczęki i zaraz będziemy z doktorem ustalali co i jak. Tutaj w takiej maszynie specjalistycznej do tego. Miałem teraz właśnie konsultację tutaj z doktorem. Sprawdził dokładnie moje zęby. Będę miał wykonywane metodą IMAX. Będę miał porcelanę robioną 10 na górze, 10 na dole, plus dodatkowo 4 korony, ponieważ powiedział, że mój uśmiech jest bardzo szeroki. Musi być to dokładnie wykonane, żeby ładnie wszystko wyglądało. Startujemy zaraz. Także bardzo się cieszę. Dzięki, doktor. No i tak. Żegnam się z moimi ząbkami, tymi, które mam aktualnie. Zamieniam je na nowe. Bardzo się cieszę. Pamiętajcie, ładny uśmiech to bardzo dużo. Wiele osób może mieć zdanie, że robię niepotrzebną rzecz, jakąś głupotę, że mam ładne zęby. No może i mam. Ale ja chcę mieć jeszcze ładniejsze. Ja chcę mieć naprawdę śliczny, bialutki uśmiech. Ja podchodzę do tego tak, że ładny uśmiech daje nam dużo pewności siebie. Znaczy mi tej pewności siebie nie brakuje oczywiście, ale ja lubię mieć ładne zęby, ale do innych osób na pewno dużo pewności siebie daje. Ludzie się częściej uśmiechają, jak mają ładne zęby, ponieważ mogą je ładnie pokazywać. Na pewno to bardzo dużo daje. Także pamiętajcie, to jest coś dobrego, nie złego. Okay. Teraz panią doktor zaczyna pani skanować właśnie wszystkie zęby, żeby widziała, co mamy zrobić. Następnie zaczniemy piłowanie, będzie cały zabieg potrwa dzisiaj jakieś 4, może 5 godzin. O, możecie zobaczyć, tak wygląda moja dolna szczęka. Jest. Naprawdę ten sprzęt jest niesamowity. Jak ładnie zeskanowało. Już zrobiliśmy cały rezonans. Wszystko wiemy w środku co i jak. I teraz najważniejsze.
dobieramy kolor. Pani dokładnie powiedziała, co to trzeba poprawić, żeby szczęka była prosta, żeby wszystko fajnie wyglądało i zabieramy się za kolor. And maybe. Yes. It's only your opinion. Is the aggressive style, it's so straight. Mm-hmm. Maybe natural style is the much... Yeah, natural, your, yeah. Your own teeth maybe mm-hmm. soften it. It's actually for, it can be used for female. Mm-hmm. And it's only your opinion. Zdjęcie porobione, zęby jeszcze raz, teraz znieczulenie już bite i zabieramy się do roboty. After when making an impression. Znieczulenie zaczęło działać i już mnie znieczuje kompletnie. Nie mogę nawet podnieść już lust. Wygląda jakbym był smutny. Nie mogę się uśmiechnąć. Ale dobrze, znaczy, że działa. Z racji tego, że mam całą twarz zdętwiałą od leków przeciwbólowych, pan mi pokroił na kawałki, zobaczymy, czy dam radę to zjeść. Do tego herbatka, połowa za mną. Na szczęście nie piłują tak zębów na kły, tylko taka inna metoda trochę jest. Siemanko, jest kolejny dzień. Wczoraj po prostu nie mogłem, już, znaczy nie mogłem, nie dałem rady nic więcej nagrać ze względu na to, że byłem cały sparaliżowany od środków znieczulających. Nie potrafiłem słowa wypowiedzieć nawet, co było dość śmieszne nawet. Powiem wam, co jeszcze dokładnie wczoraj robiliśmy. Spiłowaliśmy, teraz to nie są prawdziwe zęby, spiłowaliśmy wczoraj moje zęby, czyli 12 na dole, 12 na górze, ale to było coś innego, to nie było piłowanie, tak jak pewnie większość z was sobie wyobraża, że robią kły, nie wyglądało to tak, one były to po prostu przypiłowane na mniejsze i później będziemy na nie zakładać te nowe zęby, które są wykonywane z tworzywa IMAX dokładnie, to nie jest metoda, tylko to jest takie tworzywo, za chwilę wam coś więcej, ja trochę później wam coś więcej o tym powiem. Teraz po prostu moje zęby się robią, a ja mam założone takie jakby, nie wiem, pani wczoraj się śmiała, że to są plastikowe zęby. No nie, no nie dokładnie z plastiku na pewno, tylko z czegoś takiego wykonane, że po prostu były. Ale one są tylko na 3 dni. Ja się później po prostu wyciąga i tyle. I ich nie ma. Nie mogę się bardzo doczekać, aż mi wsadzą tamte nowe, aż będą ładne, cudowne, ale to zobaczycie dużo na samym końcu tego filmu. Dodatkowo też na końcu prawdopodobnie powiem, jakie są ceny, jak tutaj wygląda, podsumowując cały ten wyjazd, żebyście mieli cały obraz tego, jak to wyglądało. Przyjechał właśnie kierowca, jedziemy do kliniki założyć nowe ząbki. Fajnie zeplenisz. Za niedługo będą śliczne, zaraz zobaczycie. Śliczne to niedługo będą. Siadam na fotel już, zaraz zaczynamy. Hello. Zaraz te ząbki znikną. I tutaj już są gotowe moje ząbki. Zaraz pani będzie wsadzała na miejsce. Stare zęby już ściągnięte, znaczy stare, spiłowane, idzie plastikowe, które miałem, nawet cyplenie ściągnięte. Wygląda to tak, bardzo brzydko. Wyglądam jakbym mieszkał w Birmie albo w Indiach i żuł codziennie tego betla, co oni tak, wiecie, plują tym. Tak wyglądają ich zęby, nawet gorzej. Ale zaraz będzie klasa. Okej, to jest pani doktor, która zrobiła moje piękne ząbki, możecie zobaczyć. Znieczulenie jeszcze trochę działa, także mogę trochę zeplenić. Powiem wam mniej więcej, jak to wyglądało. W pierwszy dzień po przylocie przyjechałem spiłować sobie... na drugi dzień po przylocie przyjechałem spiłować troszkę ząbki. Po trzech dniach pierwsza przymiarka, było coś do poprawy. Później kolejna przymiarka, jeszcze delikatny detal, ale pani powiedziała, że nie ma szans, że musi być idealnie. Także jestem bardzo zadowolony z tego. Dzisiaj zęby założone, gotowe. Jestem bardzo szczęśliwy. Thank you so much.
I'm really happy. Co? Świetnie wyszło, także dziękuję bardzo. No to kończę swoją przygodę z wyjazdu z Flymedicą. Ząbki gotowe. To jest pani Mirka, która się cały czas nam opiekowała. Jest tutaj opiekunem. Trochę jeszcze se pleni, bo jeszcze działa teraz wyszulenie. Pani Mirka z opiekunem, także jak przylatujecie, ona się tutaj wami zajmuje. Nie musicie się martwić, że nie mówicie po angielsku, turecku czy cokolwiek. Macie opiekuna, który cały czas jest tutaj z wami. Zapraszamy. Zapraszamy. Będziecie zadowoleni. Pani Mirka była dla mnie jak mała, po prostu tak się dobrze mną opiekowała, że jestem zachwycony. Tyle, wracam. Jestem zadowolony z tego, także polecam. Na dole macie linki, także zobaczycie co i jak. A ja dziękuję jeszcze raz. Ja również.